Dzień dobry kochani, ja mam na imię Monika i zabieram Was dzisiaj do Obi na maleńki spacer. Już dawno tu nie byłam i od razu na dzień dobry możecie zobaczyć, że jest 20% upustu na donice i osłonki do 23 bodajże maja. Tutaj jesteśmy jeszcze przed wejściem do obi, jest tego naprawdę dużo, mamy ogród, w ogrodzie jest bardzo dużo roślin, ja wszystkich powiem szczerze nie przeglądałam, bo zajęłoby mi to strasznie dużo czasu, jeżeli chcielibyście, żeby nagrać Wam ogród, to oczywiście dajcie znać, natomiast zabieram Was zaraz do środka i tam będziecie mogli razem ze mną zobaczyć troszkę tych roślinek, pokażę Wam zresztą jak wygląda to moje obi, to moje ulubione obi. W sumie, ja mam jeszcze jedno niedaleko, ale tam to jest dużo mniejsze, też jest fajnie zaopatrzone. Czasem można fajnie trafić, natomiast no tutaj myślę, że. No jest w czym wybierać, spójrzcie tylko jakie to jest wielkie. Jest wielkie i oczywiście od razu zaczynamy. Od czego? Od roślin kolekcjonerskich. Tutaj od razu z boczku, jak tylko się pojawiłam, przywitała mnie Monstera variegata za 500 zł bodajże, o ile dobrze spojrzałam. No już takich sporych rozmiarów. Były również anturia, naprawdę duże anturia. No ale cena też była duża, to była chyba akurat cena filodendronów, były również pile pile z wariegacją za 65 zł, były oczywiście filodendrony z tymi białymi wariegacjami, nie wiem dokładnie które, natomiast było ich sporo i były również, co? O, filodendrony. Na no, który powiem Wam szczerze, bardzo się tutaj mocno czaiłam, bo była naprawdę fajna sadzonka, duża. On kosztował, z tego co pamiętam, 40 zł. No, fajny jest. No, fajny jest, ale powiem Wam od razu, że nie kupiłam. Nie kupiłam. Była jeszcze Monstera, tutaj widzicie Karzenianu, było Foclary Nervium. Klary I nawet były tanie, bo to była ta mniejsza sadzonka za 70 zł, tutaj troszeczkę marant, e, była mniejsza sadzonka za 70 zł i powiem wam, że no już takie były troszeczkę przebrane te sadzonki, gdyby nie fakt, że a tutaj prześliczne te symgonia za pięćdziesiąt kilka złotych, no ale też nie kupiłam, <noise> chociaż było ciężko się powstrzymać. Natomiast właśnie gdyby nie fakt, że moje Anturium klarinervium puściło przepiękny, wielki liść, który zresztą możecie zobaczyć na moim Instagramie. Tutaj pokażę Wam się gdzieś na miary na ten Instagram, tam będziecie mogli właśnie zobaczyć to Anturium, to pewnie bym się zastanawiała nad nim, ale z drugiej strony już były takie dość przebrane, więc no. Jeszcze, jeszcze daję szansę temu, które mam u siebie w domu. Tutaj przeszliśmy już na drugą stronę i są maluszki. Jest naprawdę sporo maluszków, jakieś tutaj roślinki do lasów, szkledy, jakichś takich mniejszych kompozycji. Oczywiście były princeski, no i słuchajcie, anturia, maleńkie anturia, silver blush za 36 zł naprawdę maleństwa. Gdybym nie miała, brałabym. <laughs> to na 100%. No tutaj były znów filodendrony, e, white wizardy i w ogóle nie wiem co jeszcze po 30 kilka złotych, ale ja mam jednego i, i, i już nie kupuję więcej. E, co tam jeszcze będzie pięknego? Jakieś tutaj kwitnące coś było, ale nie zdążyłam zauważyć. Były maleńkie skrzydło kwiaty. Było naprawdę tych maluszków. Zawsze tam jest dość duży wybór tych małych roślinek. E, tutaj będą sukulenty, kaktusy, też jest ich dużo. Fajnie wyglądają tutaj e, z takim ożółwiem tam gdzieś, który się pojawił e, w międzyczasie, no pomijam tutaj te kaktusy z oczami w kapeluszach, no ale okej, okay, co kto lubi. E, no tutaj było sporo tego, sporo kaktusów, ja już się tak bardzo szczegółowo tutaj w nie nie, e, nie zagłębiałam, bo strasznie dużo czasu by mi to wszystko zajęło. Były naprawdę wielkie, gigantyczne aloesy. Były to aloesy. Tutaj będą ceny osłonek, ale gdzieś tam z drugiej strony znalazłam aloesy. I były chyba w dwóch albo w trzech rozmiarach. W dwóch albo w trzech rozmiarach. Także, jeżeli ktoś miałby ochotę i szukał o widzicie, tutaj z prawej strony był też taki gigant. Bardzo fajne kosza. Tutaj będę wam też takie krótkie ujęcia, pokazywać tych koszy, bo naprawdę no, wybór jest spory, naprawdę jest spory. Oprócz tego tam jest teraz ta promocja o i tutaj są, właśnie, aloesy. Wysokość do 60 cm, 85 zł. Nie wiem, czy dużo, czy mało, bo nigdy się tutaj nie zagłębiałam w temat aloesów, ale jest, był naprawdę, naprawdę, był duży. Kręciło się troszkę osób, więc wybaczcie, że będą takie <laughs> przejścia, ale postanowiłam nie czym z tego filmu, po prostu puszczam go tak, jak jest. Dobra, zmierzamy do następnej, tutaj, ekspozycji. Tutaj będzie. Będzie troszeczkę jakiś roślinek, co tu było w sumie? Aha, już wiem, było troszkę chyba cytrusów, jakieś drzewka bonsai, w stylu bonsai, jakieś fikusy właśnie, ananasy, tutaj możecie zobaczyć palmy, palemki w cenach, yuki. Sporo tego było. Tutaj oczywiście macie znów mały rzut oka na osłonki, i tutaj chcę Wam chcesz pokazać taki dłuższy regał z plastikowymi. Bodajże że tutaj chyba wszystkie były plastikowe osłonki. One są tak wymieszane. Z jednej strony były jakieś takie ciężkie betonowe, były jakieś kosze, plastiki, więc wybór jest naprawdę tutaj spory. Oczywiście wiszące roślinki, więc epifilum. Tutaj na dole jest zamiokulkas. Były gdzieś tutaj aglaonemy. Również o Christina za 40 zł. Bardzo ładna była. Tam jeszcze dalej będą aglaonemy, ale już nie były aż w takim dobrym stanie. Chyba były już tak troszkę przebrane albo długo stały. Brazilki filodendronę za 18 zł yy, nie mam powiem wam szczerze i jakoś się tak nie skusiłam bo kilka razy zjadłem jego w ciornastki ja już sobie jakoś tak darowałam yy, storczyki oczywiście <grymne> oczywiście storczyki o tutaj też jakaś nam się znalazła najpierw no mam szczerze, że tak myślę cały czas o tym filodendronie, tam z początku filmu miałam straszną ochotę na niego, ale niestety no nie skusiłam się nic nie kupiłam, słuchajcie podczas tej wizyty w Obi tylko nacieszyłam oko, że tak powiem, ale to dlatego, że jakiś czas temu, zupełnie niedawno zrobiłam sobie takie małe zakupy taki mały prezent sobie zrobiłam pokażę wam co sobie kupiłam i, i, I no, i stąd te moje oszczędności, <grywia> stąd te moje oszczędności, także mogłam tylko sobie pooglądać, pozachwycać się. Dobra, e, tutaj będzie sporo fikusów, bluszcze. E, szczerze mówiąc, nie wiem, o za szybko przeleciałam. E, jakieś palemki tutaj też widzę. Fikusów było naprawdę sporo i były w różnych wielkościach 78 zł. E, nie wiem, czy to była pojedyncza sadzonka, czy potrójna, bo gdzieś tam będzie taka naprawdę gęsta i gigantyczna roślina. Tutaj znów macie podgląd na to, co dzieje się tam w osłonkach. O! I w takich jakichś różnych wynalazkach. Tutaj makramy. Powiem Wam, że bardzo fajne, fajnie te, te doniczki wyglądają w tych makramach. Nawet nie, nie sądziłam, szczerze mówiąc. Zawsze wydawało mi się, że one będą zbyt ciężkie, ale jak są takie maluszki, to może faktycznie dadzą radę. Tutaj następna ekspozycja, i tutaj będzie bardzo dużo skrzydło kwiatów w różnych wielkościach i w różnych cenach. Ten akurat 45 zł. Spójrzcie, jak one fajnie razem wyglądają. O, tutaj są starce. I, i, i jeszcze dodatkowo jakieś inne nazwisające roślinki, już nie, nie zapamiętałam wszystkiego <laughs> powiem Wam szczerze, już nawet teraz z Wami tak sobie tutaj oglądam o bardzo fajnie ten Stefanotti z raz, razem z tym białym kalansze i z tym białym kwiatem bardzo fajnie to wyglądało tak razem zestawione trzy różne roślinki, ale wszystkie trzy kwitnące na biało, podobało mi się nie wiem jak wam, ale mnie się to podobało. Można by je tak fajnie razem mm, zestawić. A tutaj takie coś <grymne> dla zakochanych, chyba. E, dobrze. Będzie sporo kwitnących kwiatów. A no i tutaj są znowu skrzydło kwiaty, ale pojawiły się takie różne e, kolorowe e, skrzydło kwiaty, chyba. Nie wiem, czy one są farbowane. Podejrzewam, że chyba no chyba tak, nie chcę tutaj jakiś głupoty strzelić, ale wyglądały dość fajnie, bo czasem te farbowane rośliny no są średnio, powiem Wam, e, takie no, no nie za ciekawe, ale te były takie delikatne, no fajnie to wyglądało, ale nie wiem, jeżeli to jest farbowane, to podejrzewam, że za jakiś czas, e, przy następnym kwitnieniu to już będzie normalne biała, e, biała e, biały kwiat, więc tutaj absolutnie nie zabieram głosu, nie wiem, nie znam się, o, a tutaj jest ten wielki fikus taka sadzonka chyba z trzech y, pędowa coś mi się wydaje albo i nie o i tutaj pokazuję Wam jak wielkie są te kwiaty dosłownie jak moja dłoń no cena też jest to 30 zł ale to jest ponad metrowa roślina co będziemy mieć dalej tutaj była półka śmierci ale powiem Wam, że nawet była taka pusta nic tam y, ciekawego na tej półce nie było Mm, I tutaj będzie troszeczkę, troszeczkę czego? Jakichś krotonów, też kalansze. Tutaj jest jakby kompozycja w zupełnie innych kolorach. O, prześliczna a ta roślina jest. Te kolory, te kolory są naprawdę fantastyczne. Podoba mi się, 200 zł, no więc no, no trochę dużo. Krotony to były, bluszcze, kalansze i one tak fajnie były zostawione w tych samych odcieniach, w tych samych barwach. O, tutaj takie... To są chyba kalate, nie wiem, ktoś mi kiedyś mówił, tak kwitnące tam na żółto czy pomarańczowo. Też fajnie razem e, wyglądały. Mm, tutaj są EpiPremna, ładne, duże. E, czekoladowe Anturia. Guzmania za 56 zł. A cóż, tam dalej będzie jeszcze? O, tam gdzieś zielistka. E, green orange się zapodziała, jedna malutka. Może tam wcześniej gdzieś by nie zwróciłam uwagi. O, i tutaj jest ten fikus. Tak, i tutaj są trzy jakby w jednej donicy. Bardzo ładny. Cena też bardzo ładna. 500 zł. No, 2 metry, tak. To jest 2-metrowa roślina. <grymna> piękna, ale no cena też jest piękna. No i tutaj będzie troszeczkę koszy. Powiem Wam, że fajne są te koszy. Naprawdę jest w czym wybierać, no, ale ceny... No, też są takie dość fajne. Nie wiem, czy na wszystkie te rzeczy są, jest promocja minus 20%, bo w sumie tam było napisane, że na wybrane, więc szczerze mówiąc, jakoś nie, nie wchodziłam bardzo w temat um, tych koszy, osłonek i tak dalej. Bardziej się tutaj skupiałam na roślinach. Tutaj będą chyba różne odmiany Kala, kalate, tak, tutaj będą chyba różne kalate. Mm, tam chyba filodendrony były wcześniej, e, troszkę było e, syngonia, ale z drugiej strony jeszcze będą syngonia, bo tutaj dość małych było. O, a tutaj są właśnie te aglaonemy, o których, wam, e, o których Wam wspominałam, że no takie już troszeczkę zmęczone były. <laughs> troszkę zmęczone pobytem, chyba. Prześliczne sadzonki ot wielgachny grub, grubaśny za 48 zł. Były tam gdzieś starce, i tutaj się tak naprawdę. O, i znów były um, jakieś kaktusy. One się tak powtarzały na tych takich wiszących ekspozycjach, więc one były w różnych miejscach porozwieszane. Ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to naprawdę było w czym wybierać. Było troszeczkę cytrusów. Były cytrusy e, i powiem Wam, że tam jeszcze przy tych roślinach kolekcjonerskich na początku nie zauważyłam, że tam z tyłu był jeszcze schowany filodendron billetier, e, było jeszcze syngonium mojito, jeszcze coś jednego było, ale ja Wam tam na końcu wrzuciłam jeszcze taką dogrywkę, że tak powiem, e, będziecie mogli sobie zerknąć. Prześliczne paprocie, powiem Wam, że bardzo mi się podobają, ale ja gdzieś, no nie, ja i paprocie tu nie jest dobre połączenie, niestety. Te rośliny, które trzeba naprawdę częściej podlewać i pilnować mocno tego wilgotnego podłoża, no to no nie wychodzi nam współpraca. <grym> Może kiedyś, ale na razie jest ciężko. E, tam były prześliczne łosierogi, zanokcice. A tutaj co? Aha, Syngonia. Syngonia, Syngonia, właśnie tutaj było ich zdecydowanie więcej niż z tej drugiej strony, było kilka różnych y, odmian. Tutaj będą chyba alokazje i to dość takie spore palmy spore. Aha, jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, że przed wejściem też było bardzo dużo dużych roślin, były palmy. Nie wiem, chyba jakieś drzewka oliwne, ale powiem wam szczerze, że było dzisiaj tak strasznie zimno, że ja naprawdę od razu pierwsze co to. Nawet, nawet nie zamierzałam stać na dworze i czegokolwiek nagrywać, bo było tak po prostu dzisiaj wiecznie i ten wiatr był fatalny, więc stwierdziłam, że nie wchodzę do środka i, 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 i robię tylko tutaj mały przegląd roślin. Zajrzałam jeszcze do ogrodu i tam strasznie przemarzłam, więc no nie. To nie na dzisiejszy dzień. Strelicja, prześliczna strelicja, duże liście. E, I tutaj gdzieś będzie cena tej strelicji: 140 zł, ale roślina już taka metrowa, naprawdę konkretna. E, tutaj są jakieś piękności, których nazw nie pamiętam i wam nie powiem, ale pokażę Wam, jak ślicznie wyglądają, jak są ładnie wybarwione. Pewnie zaraz gdzieś tam mm, się znajdzie a kordelina, przepraszam, dobra <laughs> nie, akurat tutaj i kalate, tam z tyłu chyba bardziej będzie widać te kalate a tutaj słuchajcie, są hibiskusy które są na pniu i powiem wam, że mój tata wyhodował sobie takiego hibiskusa sam od takiej maleńkiej sadzoneczki i sam ją tak ukształtował i patrzyłam na cenę że one kosztują tyle tutaj 200 zł, a ta u mojego taty jest dużo większa kiedyś Wam postaram się ją pokazać, no to tak zdziwiłam się dość mocno, <laughs> zdziwiłam się dość mocno. E, kolorowe begonie, Diefenbach, jest chrzydło kwiaty, już te roślinki będą się tam gdzieś troszeczkę przeplatać, ale bardzo fajnie jest to stworzone, bo te stoły, czy te ekspozycje są tak, wiecie, albo z kolorami te rośliny są zebrane, albo rodzajami, gatunkami. Fajnie, jest to tak z głową pomyślane i, i, i można się odnaleźć. Sukulenty są tam gdzieś razem, e, jakieś cytrusy, tutaj jest dużo tych hibiskusów i chcę Wam jeszcze, o tutaj widać takiego pięknego e, cytrusa. Dzisiaj z Aleksandry. Wszystkim Olom wszystkiego najlepszego. <grywa> I tutaj mamy jeszcze prześliczną kalatę. Śliczna, cudowna, fantastyczna. Miałam kiedyś malutką, ale niestety no, nie podołałam. I to już będzie końcówka tego filmu. Na końcu jeszcze raz wam pokażę te roślinki, które były te kolekcjonerskie, te, które gdzieś tam ominęłam natomiast będę się już z wami pomalutku żegnać mam nadzieję, że, że, że coś tam wypatrzyliście fajnego bo powiem wam, że było sporo fajnych roślin, ale ja niestety tym razem tylko sobie pooglądałam <laughs> tylko sobie pooglądałam, chociaż na pewno gdyby się trafiło coś, czemu nie mogłabym się oprzeć to pewnie bym się skusiła, no ale nie byłam też sama, był mąż, więc sami rozumiecie <laughs> Okej, okay, ja się będę z Wami pomalutku żegnać. Eee, trzymajcie się cieplutko. Zapraszam Was już teraz na kolejny film, to będzie unboxing z fantastycznymi roślinkami. A także jeżeli jesteście ciekawi, to wpadajcie. A tutaj jeszcze szybki rzut oka właśnie na eee, Syngonia, philodendron Billette i coś tam jeszcze było, ale już nie pamiętam, albo już w ogóle nie było, a mnie się tylko wydaje. No nie wiem. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego pa! pa.